duże zaufanie do prawego obrońcy Altay mają jego koledzy z zespołu, ależ teraz strata Talisca i gol! I gol i 2-0 ucisza stadion, ale jak się popełnia takie błędy, to traci się prosto. Brakuje tej dokładności, wielu statystyczne dla Ligi Saudyjskiej w wyprowadzeniu tej piłki. No nawet zbytnio nie presował przeciwnika Talisca, piłka sama mu pod nogami została. No i gdyby tego Talisca nie wykorzystał, to przewiduje, że następny mecz już by w pierwszym składzie nie wyszedł. Ale to jest jedna z pierwszych sytuacji w tym meczu, kiedy Al Nassr próbowało spresować obronę Altay. Podszedł nieco wyżej Talisca i tak naprawdę dostał piłkę w prezencie, no bo Kasim całkowicie pogubił Talisca z kolejnym trafieniem w tym sezonie, z trafieniem numer 17.